Tak, to Bogdan Kondyj tu w Stołeczy pomaga. Jurek Brodawka pod Pruszkowa. Marek Mikula, naczelnik wydziału policji. Jest już samochód od ETX-u i teraz wypatrujemy. Jest już samochód KP Sport w stronie internetowej. Jest już J2, więc pani Agnieszka Bartosz, sędzia narodowy, międzynarodowy z Łodzi. I jest peleton i teraz proszę państwa, brawa, oklaski, ja nie mogę, 18, 16, ale pociągnął, ja nie mogę, coś niesamowite. Paweł Komisarek, proszę państwa, wyprowadził Mateusza Mikulicza i Mikulicz zdobył 6 sekund! A to jest jednoznaczne, gratulacje Adam! Po długim czasie, od 2007 roku, Polak wygrał wyścig i na dodatek z Grudziądza! Będą państwo jego tu widzieli, tu telewizja będzie, będą wywiady, będzie dekoracja. Zobaczycie z bliska jakichś wspaniałych chłopaków, a pociągnął go Patryk Komisarek. Wczoraj mu szło bardzo ciężko, a dzisiaj pomógł swojemu koledze. Cała rodzina kolarzy, szkoda, że najstarszy brat ma poważne choruje, ale już jest następny komisarek, który wygrał wczoraj nadzieje olimpijskie w Sieciu i przedwczoraj w Jaworowie. Patryk Komisarek pociągnął swojego kolegę. Oni stanowią, jak to jest brzydko mówię, jedna noga, jedna ręka, rodzina, dziewięciu, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Brawa dla trenera głównego dyrektora sportowego wyścigu Adama Sieczkowskiego, tu stojącego. Brawa dla Ilka Sieczkowskiego, który szkoli młody, 25 lat ma dopiero, trener drugiej klasy, szkoli tak wspaniałych chłopaków. Sponsorom naprawdę gorące, serdeczne dzięki. Dajcie jeszcze więcej, a będzie jeszcze lepiej. Rodzicom Mateusza gratuluję. Oni już na pewno dobiegli tam do swojego syna. Ale tu się zobaczymy. Wszyscy się zobaczymy. Brawo Irek! Oto właśnie Irek Sieczkowski! Wczoraj mówiłem, Patryk bardzo ciężko mu wyjechało. Dzisiaj wspaniale wyprowadził swojego kolegę na miejsce drugie i tym samym zdobył 6 sekund, a to pozwoliło mu na wygranie całego wyścigu. Oni zdobywają.